mój tata śpiewa cały czas Rudy Rydz. Jestem ciekawy, jakie słowo on używa. A Rudy, Rudy, Ru, a Rudy Rydz, a Rudy, Rudy, Ru, a Rudy Rydz. Jaka piękna sztuka! Ty jesteś pierwszym przypadkiem tancerza w tym programie. No i chyba tancerzem. Tego nie było widać! Jeden punkt, John Travolta, Stefano Terracino. Jeden punkt, John Travolta, Stefano Terracino. Jak przyszedł pierwszy czas na zajęcia, to ja tutaj grałam bam, down, on, a ja mówię, będzie gruz. Stefano, be my hero. On strasznie dużo śpiewał, wszędzie. Ojej. Panie sąsiadki już do niego wydzwaniały, znaczy z pochwałami, ale no on... O pierwszej w nocy tak średnio. No. Nie podoba się stylowa? Wygląda jakby uciekł ze stadionu dziesięciolecia w latach 90. No. Dwa, jeden. Stefano! Ten gość po prostu wie, co robi. To jest wyższy poziom myślenia o wykonie. Coś cudownego. Wielki, choć niewysoki. Wszechstronny, niewiarygodnie utalentowany artysta. Stefano, po prostu... Zwycięzcą szóstego odcinka trzeciej edycji najlepszego programu rozrywkowego w Polsce. I to już po raz drugi z rzędu. Zostaje Stefano Terracino! Nikt chyba się nie spodziewał, kiedy zostałeś zaproszony do udziału w tym programie, że ty będziesz tutaj faworytem. Sam się spodziewałem, że mi się udało niektóre rzeczy, które teraz patrzę na to, nie wiem jak zrobiłem, ale jestem bardzo szczęśliwy, dumny i no i tak, taka nowa energia to jest, taki coś fajnego się pojawiło po tego programu. Podobno ty byłeś jedną z niewielu postaci, która do samego końca, przed wejściem do windy, przed każdym występem, wciąż trzymał się ciebie dobry humor. No, to jest taki mój rodzaj, jak się mówi, stresem się... Walki ze stresem. Tak, walki z stresem, poradzenie z stresem. To jest taki rodzaj recepty. Ty niesamowicie rozwinąłeś się językowo. Mówisz o wiele lepiej po polsku. A ciebie? No, ale dzisiaj będziesz śpiewał w jakim języku? No właśnie, to jest o dziwo... Wybrałem nie włoski. No, czyli? Czyli Mieczysław Fog. My tańczyliśmy bardzo często do Ostatniej Niedziela. A no tak, no tak. Tak tylko, że to było trochę za bardzo, chciałam troszeczkę piosenka ciut więcej nadzieje. Okay. I Jesienne Rusze, które będę śpiewał, mi kojarzy z Sole Mio, bo czasami tak się kojarzy. Che bella go, Jesienne Rusze. Coś jest tam podobnego, także to dla mnie to jest taki polskie Sole Mio. Jeszcze to jest piosenka o pożegnaniu, także... Chciałem taką fajną klamrę zakończyć wszystkiego. Mieczysław Fok, postać nietuzinkowa. Wiesz coś o nim? Tak jak ja widzę Polaka, taki serdeczny, starszy, elegancki pan. Taki, elegancki, który, to bardzo który ma manierę, który wie jak się zachować. I to jest taka kwintesencja, taki Polaka. Taka moja sympatia też do Polski, dlatego tak wszystko idealnie pasuje tego. Jesienne róże, róże smutne herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam stron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Czujesz się teraz troszkę już naszym rodakiem? Jestem 10 lat w Polsce. To jest kraj, który bardzo dużo dostałem. Bardzo się czuję gdzieś tam akceptowany w jakiś sposób, że ludzie mnie traktują jak jeden z ich, albo jeden z was. Jeden z nas. Z nas, właśnie. Z nas, właśnie. I, no i takie dlatego tak. Włoski, polski. Ach ty, Stefek, no. Stefek Tarasiuk, proszę państwa. Żegnaj, przyjacielu. Zapraszam cię. Oj, ostatni raz, tak ostatni mi smutno. Raz. Ale za to po jakiej deklaracji? Nasz Polak, stuprocentowy, czyli Stefano Terracino, po raz ostatni zmierza do windy, gdzie zamieni się w Mieczysława Foga. Boże, mojego uszu.
właśnie. Twe kochane drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon na jeden ton. Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu. Jesienne róże mówią nam o pożegnaniu i w liści chmurze idziemy przez parku bluz. Jesienne róże wiem dno już. Tak niedawno maj byliśmy tak szczęśliwi, uśmiechnięci, tkliwi. Któż te dni znów ożywi? Chłodno rękę mi daj, spójrz mi w oczy i powiedz, czy mnie kochasz, ja wiem. To jest ludo i snem. Przez parku bluz, jesienne róże więdną już. Proszę Państwa, niespodziewane, to nie jest Wicka. To jest mama Stefano. To jest tak pięknie. Proszę Państwa. Dobrze się trzyma, nie? Stefano mówi, dobrze się trzyma mama, co? Ale nie rozumiem. Małgosiu. Mierzysz się z legendą. To jest ukochany śpiewak mojej babci. Po prostu ja się tak bardzo bałam tego wykonania, dlatego że Mieczysław Fok jest pewnego rodzaju świętością w tym kraju. Stefano, to jest cudne, co ty wykonałeś. Parę... Nie było w tym nic w ogóle z parodii. Po prostu byłeś Mieczysławem Fokiem. To jest przepiękne, przepiękne. Uwielbiam cię jak od pierwszego momentu, kiedy cię zobaczyłam na tej scenie. Wspaniały jesteś. Jak ty masz... DJ, przepraszam. Powiem tak, jestem w stanie zrozumieć wybór Grzesia. Jestem w stanie zrozumieć logicznie wybór Kai. Jestem w stanie zrozumieć wybór logicznie Roberta. Stefano, nie jestem w stanie logicznie zrozumieć twojego wyboru i to jest fenomenalnie, bo uważam, że szaleństwo podparte talentem jest drogą do sukcesu. Gratuluję. Kasia. Od pierwszego momentu, kiedy wychodziłeś z windy, wychodził z windy naprawdę starszy pan Mieczysław Fok, dokładnie tak, jak go pamiętam, jak się poruszał. I zobaczyłam jego uśmiech. Uśmiech uwielbianego, kochanego przez wszystkich Mieczysława Foga, idola mojej babci i dziadka. I dzisiaj, nawet jeżeli w tej piosence było, powiedzmy, 70% barwy głosu Mieczysława Foga, to było 300% jego osoby, osobowości, kultury ogromnej, jaką miał i miłości, jaką wzbudzał zawsze u ludzi i takiego go pamiętamy.
Myślę, że byłeś dla wszystkich i dla państwa przed telewizorami również największą niespodzianką tego programu, bo jednak większość ekipy to są albo aktorzy, prawda, albo wokaliści, a ty ani to, ani sio jesteś tancerzem, a wielokrotnie tutaj udowadniałeś, że mimo, że nie jesteś z zawodu wokalistą, ani z zawodu aktorem, jesteś wspaniałym aktorem, co udowodniłeś dzisiaj po raz kolejny i bardzo dobrym wokalistą. I totalnym fajerwerkiem tej edycji Stefana. Małgorzata Walewska. Zabawne było zobaczyć mamę Terracino, która wygląda jak jego córka. Na szczęście moi koledzy wyczerpali wszystkie słowa zachwytu nad twoją osobą. Nie tylko nad dzisiejszym twoim występem, ale nad wszystkimi prezentacjami, którymi nas tutaj obdarzyłeś. Bo to był dar po prostu, że znowu mamy to szczęście podziwiać ten lśniący brylancik. Stefano, jesteś cudowny. Dziękujemy bardzo. Mieczysław Fok. Jest. Panie Mieczysławie, dziękuję bardzo. Stefano Terracino.